Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, którym jest Ariten, oferujący gamę produktów dla każdego w świecie kryptowalut, począwszy od indywidualnych inwestorów, aż po projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway i kantory stacjonarne. Przypominamy Wam oczywiście o promocji na sprzedaży USDT, która zwraca Wam token back do 100% w tokenie Ariten oraz o tym, że w opisie pod tym materiałem znajdziecie oczywiście kody rabatowe uprawniające Was do rabatu na 25% przy pierwszej transakcji w Ariten oraz 10% na każdą kolejną transakcję, a my tymczasem przechodzimy oczywiście do tego, co dziś najważniejsze, więc do analizy, i tu standardowo zaczynamy od właściwie tylko spojrzenia na notowania Bitcoina, gdzie właściwie nic szczególnego na przestrzeni ostatnich dni się nie dzieje. Bitcoin w dalszym ciągu utrzymuje się w okolicy 42 500 dolarów, a mówiąc bardziej precyzyjnie, utrzymuje się w takim zakresie od 40 500 do 44 600 dolarów. My te tendencje bożczą obserwujemy już tak naprawdę już niemal od początku tego miesiąca. Ja wskazywałem Wam przed świętami, kiedy Bitcoin był gdzieś w tym miejscu, że może być problem z tym, aby przed końcem roku wybił on górą z tego zakresu, bo jednak ta druga połowa miesiąca raczej zapowiadała się spokojniej. No i póki co obserwujemy, raczej wielkiej zmienności tutaj nie ma. Bitcoin sobie spokojnie spada. On oczywiście może tę tendencję spadkową kontynuować, może zmierzać w kierunku 40 500 dolarów. W bardziej pesymistycznym scenariuszu mógł osunąć się nawet w rejon 38 000 dolarów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, trend nie uległ żadnej zmianie, nic negatywnego się nie wydarzyło. Oczywiście ja postrzegam tą całą tendencję jako formę korekty, po zakończeniu której notowania pierwszej kryptowaluty powrócą na ścieżkę wzrostów, choć no bardzo mało prawdopodobne jest to, żebyśmy przed końcem tego tygodnia doświadczyli tu jakiegoś spektakularnego wystrzału i nie wiem, żeby cena Bitcoina sięgnęła pułapu 50 tysięcy dolarów bądź wyżej. Raczej nic takiego się nie wydarzy. W mojej ocenie prawdopodobnie do końca roku Bitcoin będzie utrzymał się na takim względnie stabilnym pułapie cenowym. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na Ethereum, którego kurs doświadczył na przestrzeni ostatnich dni dość spektakularnego wzrostu. W środę zyskiwał on ponad 6,5%. Wczoraj też podjął próbę dość ładnego wzrostu, natomiast finalnie całą wczorajszą sesję zamknęliśmy pod kreską, w efekcie czego Ethereum utrzymuje się poniżej granicy 2400 dolarów, ale sam ten wzrost, samo to, że w środę pojawił się taki dość wyraźny impuls wzrostowy, no bo zwyżka aż o 6,5% na tak dużym projekcie to nie jest wcale mało i to też trzeba rozgraniczać, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem o 6% na projekcie pokroju Bitcoina, Ethereum czy czegokolwiek innego dużego, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, a 6% na projekcie, który jest tam powiedzmy 500 plus w rankingu pod względem market capu, no to jest co innego. To też trzeba brać pod uwagę, więc 6,5% na Ethereum to naprawdę jest bardzo ładna zmienność. Ona oczywiście jest takim argumentem za tym, że tu reakcje popytowe w dalszym ciągu są, że zainteresowanie ze strony inwestorów utrzymuje się na dość wysokim pułapie, a to oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo, że cały ten ruch boczny, który od pewnego czasu obserwujemy, on jest tylko forum takiego rynkowego odreagowania, rynkowej korekty, po zakończeniu której Ethereum wybije powyżej granicy 2400 dolarów, to mogłoby oczywiście napędzić dalszy wzrost w kierunku 2500 dolarów, bądź jeszcze dalej na północ w kierunku kolejnych oporów. Te oczywiście moglibyśmy sobie określić, czy to powyżej 2700 dolarów, 3000 dolarów, 3150, 3300, 3500, 600, więc no tu tych poziomów będzie całkiem sporo. Na ten moment zdaje się, że nie musimy aż tak daleko wybiegać w przyszłość, no bo
prawdopodobnie to jest kwestia kilku tygodni, a nawet właściwie miesięcy, zanim te pułapy wyższe będą tutaj testowane. No i przejdźmy do projektu, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania. Tak więc przypomnę tylko, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to też śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. No my zaczynamy od kryptowaluty Conflux, której kurs testuje obecnie linię lokalnej tendencji wzrostowej, kreśloną od minimów z drugiej połowy października przez dołki z drugiej połowy listopada i samej końcówki listopada, właściwie przełomu listopada-grudnia. Następnie też w pierwszej połowie czy w połowie grudnia ta linia była testowana. No i teraz obserwujemy dziś o poranku niewielką reakcję popytową. Jeżeli tylko notowania tego coina odbiją się od tego pułapu, no to oczywiście moglibyśmy oczekiwać wzrostów, czy to w kierunku 25 centów, gdzie przebiega linia tendencji wzrostowej będąca górnym ograniczeniem tego kanału, który tutaj mamy, albo dalej 27,5 bądź 34 centy. Tam są kolejne horyzontalne już w tym przypadku akurat opory. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest GRT, a więc The Graph, kryptowaluta, która no już nie ma tak dużego potencjału wzrostowego, w sensie w perspektywie krótkoterminowej, bo długoterminowo to jest zupełnie inna bajka, natomiast krótkoterminowo w mojej ocenie trzeba być przygotowanym na to, że spadki, które obserwujemy od 3 dni, mogą być jeszcze w najbliższym czasie kontynuowane. Obecnie mamy wycenę na poziomie nieco ponad 18,5 centa i w mojej ocenie jeszcze ten mniej więcej 1 cent potencjalnego spadku może się w najbliższym czasie pojawić. 17,5 centa to jest bowiem techniczne wsparcie, które w przeszłości było 1, 2 oraz trzeci raz testowany jako opór i dodatkowo jest to pułap, który teraz pokrywa się zmierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc dość ciekawy pułap wsparcia. W mojej ocenie notowania The Graph będą do niego dążyć w najbliższym czasie i ten poziom zostanie przetestowany. Pozostaje pytanie, czy ta wyprzedaż się tutaj zatrzyma, czy pójdziemy dalej, bo tutaj miało miejsce tutaj opór, opór, wybicie, korekta, wsparcie, odbicie i wzrost, więc teraz może być podobnie, korekta i od razu wystrzał ponownie do 21 centów bądź dalej, natomiast oczywiście najpierw w tym miejscu musiałaby pojawić się jakaś większa presja popytowa. Na ten moment jej nie ma, bo rynek jeszcze tam nie dotarł, więc można oczekiwać, że te spadki w perspektywie kilku kolejnych dni będą jeszcze kontynuowane. Potencjalne spadki mogą pojawić się także na notowaniu kryptowaluty Phantom. Co prawda dziś o poranku obserwujemy jej ponad 3,5% wzrost, więc nie jest to wcale tak mało, ale jednak bądź co bądź trzeba pamiętać o tym, że świeca dzienna się jeszcze nie zamknęła. W momencie, w którym ja nagrywam ten materiał, mamy godzinę 8.34, co zresztą... A nie, przepraszam, nie widzicie tego na podglądzie. Natomiast jest godzina 8.35 już teraz, więc mamy poranek. Do końca dnia pozostaje kilkanaście godzin, co oznacza, że wiele może się tak naprawdę wydarzyć. To, że o poranku mamy wzrost, nie oznacza, że ta świeca finalnie i tak zakończy się wzrostowo. Zresztą możemy sobie spojrzeć na notowania... Czekajcie, co to miało być, co ja Wam chciałem pokazać. Możemy sobie spojrzeć na notowania Ethereum i tam zauważymy na interwale dziennym, że wczorajsza sesja w piku też była bardzo ładnie wzrostowa, a finalnie cały wzrost został z nawiązką zanegowany i sesję zakończyliśmy pod kreską. Więc to, że teraz mamy wzrost, wcale nie oznacza, że ta sesja musi się tak zakończyć. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał czy zakres taki dla dalszego ruchu spadkowego, to w mojej ocenie jest to techniczne wsparcie w okolicy 44,5, mniej więcej 44,5, czyli 0,4450, poziom, który tu był testowany lokalnie jako wsparcie, tu jako opór i tu też jako opór. On oczywiście został już przetestowany w miniony wtorek, kiedy rynek do niego na moment powrócił, natomiast jeszcze jeden test jak najbardziej może nam się tutaj pojawić, więc jest jeszcze pewna przestrzeń do tego, aby ten pułap nieco dokładniej po raz kolejny przetestować, natomiast jeżeli będzie to podobna reakcja jak tu, czyli ruch wzrostowy, spadek jako korekta, wzrosty, spadek jako korekta, wzrosty, spadek jako korekta, no to odbicie od tego pułapu mogłoby nam napędzić zwyżkę, czy to w kierunku ostatnich wierzchołków, czy dalej nawet ponad tam powiedzmy 64-65 centów, więc postrzegam ten ruch spadkowy na tym etapie raczej jako formę korekty, ale dostrzegam też możliwość, żeby ta tendencja jeszcze przez kilka kolejnych dni była kontynuowana. Tak samo jak kontynuowane mogą być spadki na notowaniach Hedera Hashgraph, której kurs odbił się od technicznego oporu w wysokości mniej więcej 9,3 centa. No i teraz tak, pierwsze wsparcie mamy dość blisko, to jest pułap 8,4
centa. Poziom, który był testowany tak naprawdę jako wsparcie już w połowie maja 2022 roku, był testowany jako opór w sierpniu ubiegłego roku, był testowany jako wsparcie w lutym tego roku, no i tu jako opór w połowie grudnia. Jako wsparcie też był przetestowany już miniony wtorek, do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę, że jest to bariera, która pokrywa nam się zmierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu wzrostowego, więc dość ciekawy techniczny pułap wsparcia. Gdyby headera nam się tu nie zatrzymała, no to kolejne wsparcie mam dopiero gdzieś w rejonie 7,4-7,5 centa, natomiast w pierwszej kolejności skupiałbym się tutaj na tym pułapie, bo jest to dość ciekawe wsparcie i być może się od niego odbijemy. Jeżeli tak, no to oczywiście notowania tej kryptowaluty mogłyby później powrócić sobie na ścieżkę wzrostów. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania Filecoina, projektu, którego kurs no, wyróżnia się dość mocno na tle szerokiego rynku. Oczywiście dziś o poranku obserwujemy spadki, no ale jak już wspomniałem, to co dzieje się rano niekoniecznie definiuje, jak będzie wyglądała cała sesja. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Filecoin zbliżył się, już jest naprawdę właściwie w granicy technicznego oporu, opór w wysokości $6.40 mniej więcej. Niewiele nam brakuje, żeby dokładniej ten poziom przetestować, więc jeżeli w tym miejscu pojawi nam się tutaj jakaś większa presja podażowa, no to mogłaby ona zapoczątkować jakąś korektę spadkową. Korektę, wskutek której Filecoin mógłby osuwać się nawet w kierunku $5.25. Oczywiście pierwsze wsparcie moglibyśmy kreślić sobie gdzieś w rejonie 5,80, więc to nie jest tak, że od razu musimy jakoś mocno spadać. 5,80 to jest pierwsze wsparcie, 5,25 to jest drugie wsparcie. Natomiast wybicie powyżej 6,40 mogłoby nam napędzić dalszy wzrost, czy to w kierunku $7.35, albo dalej nawet w rejon $9.09.50, czyli ten zasięg i tak będzie bardzo, bardzo ładny. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest kawa. W tym przypadku obserwujemy obecnie retest ostatnio pokonanego oporu. Teraz jest to wsparcie zlokalizowane w wysokości 89,5 centa. Pytanie, czy się tutaj zatrzymamy, no bo zakres, powiedzmy, trwających od wczoraj spadków jest dość niewielki, ta korekta może być nieco głębsza. Jeżeli osuniemy się poniżej obecnie testowanego wsparcia, to w mojej ocenie kawa mogłaby sobie zmierzać dalej na południe. Kolejne wsparcie mamy zlokalizowane w rejonie 82 centów, więc zasięg nie jest może najmniejszy, ale też nie powiedziałbym, że jest on jakiś dramatycznie duży. Do 82 centów śmiało notowania kawy mogłyby spadać, byle tylko ta wyprzedaż nie była bardzo dynamiczna. Żeby to nie były spadki tak dynamiczne, jak to, co obserwowaliśmy 15, 16 i 17 sierpnia. Lepiej, jeżeli to będzie coś takiego, jak obserwowaliśmy w drugiej połowie września na przykład, czy z początkiem października, żeby to był raczej taki spokojny ruch, spokojny, mało dynamiczny, wtedy rośnie na prawdopodobieństwo, że taka tendencja jest tylko korektą. No i ewentualne odbicie, czy to z tego pułapu, czy w mojej ocenie raczej z tego pułapu, mogłoby napędzić dalszy wzrost, czy to w kierunku $1.02, albo dalej $1.20, gdzie jest kolejny opór. Idąc dalej, zerknijmy na notowania Compound, projektu, którego kurs od dłuższego czasu utrzymuje się wewnątrz kanału wzrostowego. Nie jest to równoległy kanał, w sensie dolne i górne ograniczenie nie jest nachylone kropka w kropkę pod dokładnie tym samym kątem, jest symboliczna różnica. Natomiast widzimy, że obecnie notowania próbują odbić się od górnego ograniczenia tego zakresu. No i teraz, jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, to skupiałbym uwagę na pułapie mniej więcej $56, tak jak teraz jest zlokalizowany mój kursor. Tu mieliśmy wierzchołek, więc tu ten poziom może być bardzo ładnie testowany jako wsparcie. No ewentualnie dalej, gdyby on został przełamany, no to kolejne wsparcie wyznacza nam linia tendencji wzrostowej, czyli już okolice raczej poniżej $51, no ale to też zależne by było od dynamiki samego ruchu spadkowego. Więc myślę, że jak najbardziej, przynajmniej krótkoterminowo, korekta spadkowa może nam się tutaj pojawić. Miejmy tylko nadzieję, że będzie to korekta, a po jej zakończeniu notowania Compound powrócą sobie na ścieżkę wzrostów. Jeżeli wybiją ponad ten kanał, no to kolejny bardzo fajny opór mamy zlokalizowany w wysokości $80. Kolejnym projektem do przeanalizowania jest Maker. W tym przypadku widzieliśmy w ostatnich dniach bardzo ładny wzrost. Wzrost, który zatrzymał się tak naprawdę wczoraj na wysokości technicznego oporu zlokalizowanego w wysokości $1,650. Chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak ten opór jest wyrysowany z lewej strony wykresu. Natomiast może w ten sposób będzie to jakoś widać. Tu było wsparcie bardzo ładnie, tu był opór. No i teraz jak sobie przeskrolujemy do obecnej sytuacji, to znowu mamy opór. Pojawi się tu jakaś reakcja podażowa. Nie jest ona
jakoś porywająco duża. To nie jest tak, że mamy nie wiadomo jaką presję podażową, ale oczywiście jakaś korekta może się pojawić. No i gdybyśmy mówili o zasięgu dla potencjalnej korekty, to w mojej ocenie nawet okolice 1420 dolarów wchodziłyby w grę, jeżeli chodzi o zasięg dla potencjalnego takiego zasięgu. Zasięg dla takiej cofki spadkowej, więc 1420 jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, trend jest wzrostowy, więc w mojej ocenie kwestią czasu jest pokonanie pułapu 1650 dolarów, co z kolei mogłoby napędzić dalszy rajd wzrostowy do zdecydowanie wyższych pułapów cenowych, bo czy to granica 2300, 2700, 3900 dolarów, to wszystko jak najbardziej wchodzi w grę, jeżeli chodzi o zasięgi dla potencjalnego dalszego rajdu wzrostowego. Idąc dalej, Litecoin. O Litecoinie dawno nie było, więc nawet cieszę się, że pojawił się w komentarzach z prośbą do przeanalizowania. Litecoin od dłuższego czasu utrzymuje się wewnątrz, to jest akurat równoległy kanał wzrostowy, natomiast ostatnie dwie tendencje spadkowe, które początkowane były w okolicy górnego ograniczenia samego tego kanału, nie doprowadzały do późniejszego testu dolnego ograniczenia tego układu, czyli tu zatrzymaliśmy się wcześniej, tu zatrzymaliśmy się jeszcze wyżej. No i teraz pytanie, czy Litecoin będzie miał wystarczająco siły, aby podbijać dalej do poziomu, czy to powiedzmy 80 dolarów, gdzie znajduje się górne ograniczenie samego kanału, czy do 82 dolarów, gdzie przebiega horyzontalny pułap oporu, czy być może zaraz znowu będziemy spadać. Jeżeli będziemy spadać, to oczywiście jednym z ciekawszych pułapów wsparcia jest granica 69 dolarów, ale nie lekceważyłbym także wsparcia takiego bardziej lokalnego, zlokalizowanego w rejonie 74, może delikatnie poniżej 74 dolarów, tak jak teraz jest mój kursor. Tu był lokalny opór, więc być może teraz zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów, pułap ten zostanie przetestowany od góry, a więc jako wsparcie, a odbicie od niego może napędzić dalszy rajd wzrostowy, więc to nie jest tak, że jeżeli teraz pojawią się jakiekolwiek spadki, że one od razu muszą być jakieś bardzo, bardzo głębokie. Mogą być głębsze, ale być może zatrzymają się już tutaj, być może zatrzymają się ewentualnie tutaj. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania 1 incha, którego kurs, jak widzimy na wykresie, retestuje obecnie ostatnio pokonany opór. Teraz jest to wsparcie zlokalizowane w wysokości 41,5 centa. Dodatkowo jest to poziom, który bardzo precyzyjnie pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu wzrostowego, więc jeżeli tylko odbijemy się od tego pułapu, to tak naprawdę One Inch mógłby powrócić na ścieżkę wzrostów i zmierzyć czy to w kierunku 50, czy dalej nawet w kierunku 58 centów, więc te zasięgi są tutaj naprawdę całkiem przyzwoite. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że to ostatni materiał w tym roku, to chciałem Wam życzyć oczywiście szampańskiego Sylwestra i wszystkiego dobrego w 2024. I to zarówno pod względem osobistym, zawodowym, inwestycyjnym. Niech po prostu ten przyszły rok będzie jeszcze lepszy niż obecny. Z racji tego, że nowy rok wypada w poniedziałek, no to wyjątkowo drugi raz z rzędu w poniedziałek materiał nie nagram, natomiast słyszymy się oczywiście standardowo już dalej środa, piątek, no i w kolejnych tygodniach już wiadomo, trzy materiały, każdy poniedziałek, środa, piątek, więc wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, cześć!